Romuald Koperski przez Syberię na Gapę. Odcinek 14. Czyta Dariusz. Płyną. Trzeba się gdzieś schować. Przemknęło mi przez głowę. Ale gdzie? Na brzegu? Pod wodą? Na jakąkolwiek zabawę wchowanego było już za mało czasu. W jednej sekundzie stało się dla mnie jasne, że zakapiory zawróciły tylko po to, aby mnie po prostu zabić i ograbić. To już koniec. Nie mam szans. Jest ich czterech i na pewno są uzbrojeni. Przecież tu każdy ma karabin. Śmierć od kuli to dobra śmierć. Gorzej, jeśli będą chcieli mnie utopić. Trzeba walczyć, a w walce zawsze śmierć szybsza, więc tym samym lepsza. Jak się pierwszy rzucę na nich z nożem, to szybciej mnie zastrzelą, pomyślałem. Już wypłynęli za zakrętu, widzę ich brudne twarze, nic nie wyrażają, a właściwie wyrażają śmierć. Tak, to zawodowi mordercy. Żadnemu nawet oko nie drgnie, jak będą mnie uśmiercali. Takich gdziekolwiek spotkać, to tylko prosić o łagodną śmierć. Lecz ja nie będę ich o to prosił. Jeden z nich na pewno pójdzie ze mną, za rączkę, do nieba. Byłem już przygotowany do odparcia ataku, a w rękawie ukryty miałem myśliwski nóż. Teraz tylko wybrać odpowiedni moment i dalej, hajda na wroga. Widać, że bandyci nie pierwszy raz grabili kogoś na wodzie, bowiem najpierw minęli mnie w przyzwoitej odległości, przypatrując mi się dokładnie, po czym zawrócili i teraz wolno pod prąd do mnie podpływali. Nie chcieli mnie taranować, gdyż obawiali się, że zamokną im moje dolary. Gdy byli już całkiem blisko, jeden wstał i sięgnął po leżące na dnie łodzi wiosło. Aha, pomyślałem, zaplanowali najpierw wiosłem mnie ogłuszyć, tak jak głuszy się przed zarżnięciem świnię. Akcja potoczyła się błyskawicznie. Gotowałem się już na odparcie ataku, kiedy raptem ni z tego, ni z owego silnik ich łodzi wskoczył na najwyższe obroty. Dziób zadarł się gwałtownie, łódź przechyliła się i ruszyła do przodu, mijając mnie w bardzo bliskiej odległości. Stojący z wiosłem bandzior zachwiał się jak akrobata stojąc na linie, po czym, nie odzyskując już równowagi, z głośnym krzykiem wpadł do wody. W ostatnim momencie odruchowo chwyciłem za wyciągnięte w moim kierunku wiosło. Trzymałem teraz je, a na drugim końcu nurzał się w wodzie uczepiony za nie bandzior. Teraz ja byłem panem sytuacji. Wystarczyło bowiem przyciągnąć bliżej drania i siekierą rozłupać mu głowę. Do dziś nie wiem, co drania uratowało, ale chyba głośny śmiech pozostałych bandziorów, którzy pomimo, że nie mogli dać sobie rady z wyjącym silnikiem, tarzali się ze śmiechu na dnie pędzącej łodzi. Teraz ich łódź jakby w szaleńczym tańcu zataczała wielkie kręgi, podskakując gwałtownie na wytworzonej przez siebie fali. Ja tymczasem, wiedziony jakimś dziwnym instynktem, podciągnąłem bandziora do pontonu i zacząłem wiosłować w kierunku pobliskiego brzegu. Po chwili pozostali skierowali pędzącą łódź w tym samym kierunku i tuż przed samym brzegiem unieruchomili silnik, odcinając mu dopływ paliwa. Pęd, z jakim się jeszcze poruszali, sprawił, że łódź zaryła dziobem głęboko w piach i bandyci o mało z niej nie powypadali. Po chwili dopłynąłem do brzegu. Mój domniemany oprawca wygramolił się z wody, a bandyci chwycili rzuconą im linę i wyciągnęli mój ponton na brzeg. Śmiali się przy tym do rozpuku. Od durak! Kto ci kazał wstawać? Natrząsali się z ociekającego wodą kompana. Trzeba było siedzieć. Wiesz przecież, że gaźnik od czasu do czasu zacina się. Jak gdyby nie inostraniec, już byłoby po tobie. Rechotali. Ich humory nie osłabiły mojej czujności. Zauważyłem jednak, że większą uwagę poświęcają swojemu przemokłemu kompanowi, a mnie, przyszłą swą ofiarę, zupełnie ignorują. Zamiast więc natychmiast na mnie napaść i pozbawić mnie życia, bandyci zabrali się za rozpalanie ognia. Nie wiadomo czego, zamiast mnie z lubością rabować, zaczęli zbierać drewno na ogień. Teraz dopiero przyjrzałem im się z bliska. Byli to młodzi chłopcy, nie liczyli więcej niż po 18 lat. Byli strasznie zapuszczeni, to fakt. Jednak teraz z bliska, spoza brudnych, nieogolonych gęb,
Widać było jeszcze dziecinne, zatroskane oczy. No, nie taki diabeł straszny, jak go malują, pomyślałem. Tymczasem ogień już się palił, a przemokły, domniemany bandzior stał przy ognisku i dygotał cały z zimna. Kompani nie odpuścili mu ani na chwilę, co prawda z troską w głosie, ale za to cały czas mu docinali. Wreszcie i pechowiec zaczął się śmiać sam z siebie. Żal mi się zrobiło trzęsącego się z zimna nieboraka. Podeszłem do łódki, wyciągnąłem z plecaka zupełnie nową, nieużywaną kurtkę i nałożyłem mu ją na plecy. Teraz ja wybuchłem śmiechem, gdyż odczytałem napis mieszczący się na kurtce. Katolicka rozgłośnia, Radio Plus. Skąd znalazła się ta kurtka u mnie w plecaku? Zaraz wyjaśnię. Parę dni przed wyjazdem na Syberię spotkałem się z kolegą, który jest redaktorem Radia Plus w Gdańsku. Kolega ów podarował mi wówczas wspomnianą kurtkę, która była świetnej jakości, ale była zbyt delikatna, aby sprostać syberyjskim wymaganiom. Ponieważ dużo nie ważyła, zabrałem ją z sobą z przeznaczeniem na prezent dla potrzebujących ludzi. Teraz tu, w syberyjskiej tajdze, znalazł się potrzebujący, więc w zwykłym ludzkim odruchu mu ją podarowałem. Niech się Radio Plus nie gniewa. Jak już wspomniałem, wyglądało to prześlicznie. Zakapior z gębą, za którą mógłby dostać dożywotni wyrok, ubrany w świętą prawie kurtkę. Oczami wyobraźni widziałem go maszerującego w procesji po ulicach Gdańska. Oczywiście mój śmiech nie uszedł uwadze złoczyńców. Domyślili się nawet, że śmieję się z napisu umieszczonego na kurtce. Teraz domagali się, aby im przetłumaczyć, co tam śmiesznego jest napisane. Nie wiedziałem, jak im wytłumaczyć powód mojego śmiechu, więc na odczepnego powiedziałem, że jest tam taki żartobliwy napis. Jestem pies na baby. Rozległo się po okolicy. Widać, napis na kurtce bandziorom również przypadł do gustu. Chwilę później gotowała się już woda. Na ruszcie leżały złowione przez bandziorów ryby, a zakapior ubrany w katolickie radio kroił chleb. Moje ciemne typy okazały się sympatycznymi chłopcami, ale określenie zakapiory tak bardzo pasowało do ich fizjonomii, że pomimo iż nie zasługiwali na takie miano, dalej ich tak nazywałem. Podczas jedzenia, a później picia herbaty sporo się wyjaśniło. Było przy tym wiele powodów do śmiechu. Na Syberii nie można być prawdziwym mężczyzną, jeśli nie łowi się ryb i nie poluje. Dlatego też moje zakapiory od 4 dni przebywały w tajdze. Chłopcy pochodzili z wioski Krasnojarowo, leżącej 30 km stąd, w dole rzeki. Popłynęli w górę, bo oprócz łowienia ryb chcą coś uszczelić, a z dala od wioski kręci się więcej zwierząt. Teraz w kilku miejscach postawili sieci, wieczorem je wybiorą, wieczorem też będą polowali. Ma się rozumieć, mieli ze sobą karabin. Płynęli właśnie w górę rzeki sprawdzić zastawione wcześniej sieci, kiedy zobaczyli mnie wiosłującego w dół rzeki. W pierwszej chwili nawet się wystraszyli. Dopiero katolickie radio po pontonie poznał, że jestem obcokrajowcem. Początkowo nie mieli odwagi podpłynąć, ale ciekawość zwyciężyła, bo przecież niecodziennie płynie leną obcokrajowiec. Nie byli tylko pewni, czy się ze mną porozumieją, dlatego podpływali w milczeniu. Teraz ja opowiedziałem, jakie zrobili na mnie wrażenie, że cud sprawił, że katolickie radio nie dostał siekierą przez łeb. Śmiechu było co niemiara, a katolickie radio tłumaczył, że podniósł wiosło tylko po to, byśmy mogli się wzajemnie złapać. Zbliżał się wieczór, więc postanowiłem zostać w tym miejscu na noc. Zakapiory obiecały, że przez całą noc będą wyciągać ryby z sieci i nie będą na mnie napadać. Ciekawą jest rzeczą, jakie durne skojarzenia ma człowiek cywilizacji. Człowiek zaszczuty, zastraszony, bojący się własnego cienia. Człowiek potrafiący określić drugiego człowieka tylko miarą samego siebie, miarą społeczeństwa, w jakim się wychował. Mam tu na myśli moją błędną ocenę, jaką wystawiałem tym ludziom. Widać z tego wyraźnie, że to właśnie ja, człowiek cywilizacji, obracam się wśród zakapiorów i bandziorów, których wygląd mam zakodowany w głowie.
Dlatego też bez najmniejszego wysiłku zakwalifikowałem Bogu ducha winnych ludzi jako niebezpiecznych bandziorów. Jedynym kryterium, którym się kierowałem, a które jest błędne i w ogóle nie tłumaczy mojego postępowania, jest wygląd ludzi, konkretnie niechlujny ubiór i nieogolone twarze. Uświadomiłem sobie w tym momencie swoje ograniczenia umysłowe, bo właściwie w większości wypadków zło, z którym się stykam na co dzień, chodzi właśnie czysto ubrane i ogolone. A chodzi, wystarczy popatrzeć w koło. Nie trzeba szukać bandziorów na Syberii. Jest ci ich u nas dostatek. Wraz z niedawnymi przemianami społecznymi bandytyzm stał się w Polsce chorobą społeczną, wypaczającą i zagrażającą życiu. Zbyt długo zachwycaliśmy się durnymi amerykańskimi filmami kryminalnymi, nie widząc, jak na naszych oczach rodzi się nasze własne zło, nasz rodzimy bandytyzm. Od wielu tysięcy lat żyjący na świecie popełniają zbrodnie. Zabijają, rabują, podpalają, gwałcą i kradną. Każda z tych zbrodni ma przyczynę. Każda zbrodnia ma swoją specyficzną moralność. Pewne kategorie oceny dające się jakoś zaszeregować nawet wtedy, kiedy są straszne i wrogie człowiekowi. Głodujący zabija sytego, aby utrzymać się przy życiu. Mąż zabija niewierną żonę. Ludzie zabijają, broniąc swej godności i honoru. Zabijają z rozpaczy, wściekłości lub w obronie swojego życia. W tej czy innej dającej się ocenić sytuacji. Nie ma sensu wymieniać i cytować, lecz każda z tych zbrodni ma swą filozofię i moralność. Czynnik usprawiedliwienia, którym operuje morderca. Nie wchodzę tu w dziedzinę zbrodni popełnianych przez zboczeńców lub obłąkanych, zbrodni patologicznych. Zbrodnie popełniane w Polsce nie mają nic wspólnego z patologią. Nie mają także nic wspólnego z owymi racjami moralnymi, w imię których zabija się człowieka. Młodociani mordercy nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zabili. Włosy stają dęba, kiedy dowiadujemy się, że uczniowie szkoły podstawowej zamordowali, gdyż chcieli zdobyć trochę pieniędzy na zabawę i drobne przyjemności. Zjawiska rodzą się z przyczyn. Przyczyny rodzą się z potrzeb. Potrzeby konieczności. Cóż zmusza młodych ludzi, by mordowali? Nie nędza, nie głód, nawet nie potrzeba wyżycia się. Wszystkie te zbrodnie zdradza atmosfera. Atmosfera bezideowości, nudy, marazmu, moralnej nędzy, braku zainteresowań, dostatecznej opieki, wreszcie głupawe filmy kryminalne, gdzie gangstera kreuje się na bohatera. Nasuwa się pytanie, ile jesteśmy w ogóle warci jako społeczeństwo, kiedy możemy dać sobie radę z grupą wyrostków? Niech wreszcie się ktoś obudzi i uświadomi ludziom, że nawet w stadzie wilków panuje porządek. Co więc znaczą mowy polityków, że wzrost przestępczości jest związany z przemianą ustroju? Popełniamy błąd za błędem. Nie wystarcza bowiem mówić o tym. Trzeba działać. Dlaczego jesteśmy obojętni wobec tych czy innych zaobserwowanych wykroczeń przeciw praworządności? Nasza obojętność, gdy z daleka patrzymy na chuligana, zrodziła w wielu poczucie bezkarności, daje grunt mniemaniu, że silny da sobie zawsze radę. Młodzieniec, który bezkarnie awanturuje się w szkole, jutro zaczepi nas na ulicy, pojutrze stać się może mordercą, jeśli będzie działał nieujarzmiony w poczuciu własnej bezkarności. Tu nie pomogą nowe mundury policyjne, nie pomogą kamery zainstalowane na ulicach, ani skomputeryzowane samochody. Tu pomóc możemy tylko my sami, jeśli sami obudzimy się z moralnej drętwoty. Patrzę na tych moich bandziorów siedzących przy ognisku i myślę, że to właśnie oni mogliby być tymi złoczyńcami zabijającymi dla niewielkiej ilości pieniędzy. Zresztą mogliby zabijać dla czegokolwiek, co posiada jakąś wartość, gdyż to właśnie oni nigdy niczego w życiu nie posiadali. Ale oni nie zabijają i nie kradną, gdyż wywodzą się z innego społeczeństwa. Oni choć z biedy, ale wynieśli inne wartości z domu. Tu, na dalekiej Syberii, gdzie zapałka stanowi czasami o byciu,
Życie uczy pokory i nie ma w tym społeczeństwie miejsca dla bandytów i złodziei. Prokuratorów jest dwóch. Są nimi wilk i niedźwiedź. Ich rówieśnicy na zachodzie, a więc i w Polsce, już dawno przeżyli wszystko, co przeżyć może młody człowiek. Począwszy od szkoły, gdzie się uczyli religii, na narkotykach i dziwkach w burdelach skończywszy. Są wysokiej klasy młodzieńcami. Mają komputery, jeżdżą nowymi samochodami i aby najeść się dosyta, nie muszą tygodni spędzać w lesie. Nie jest wcale prawdą, że o młodzieży, jej życiu i troskach mówi się ostatnio mało. Na temat młodych ludzi piszczą pedagodzy, działacze społeczni, rodzice, przechodnie z ulicy. Pisze wreszcie sama młodzież o sobie. Pisano, że młodzież się nudzi, że brak jej opieki. Wszyscy wysuwają wnioski i radzą. Również niezawodny jak zwykle kler znalazł przyczynę istniejącego zjawiska w niedostatecznej bojaźni Bożej. Radzono, co dalej robić. Koncepcje były rozmaite. Od słusznych do piramidalnie bzdurnych. Pod adresem pewnej części tej młodzieży wytacza się potężne zarzuty, że chuligańska, bandycka i bezideowa. Wszyscy są zgodni co do jednego. Jest źle. Szumu dużo, a problem kończy zawsze się tak samo. Czyli ogranicza się do informowania społeczeństwa o kolejnych mordach, gwałtach, kradzieżach i innych tego rodzaju ciekawych wydarzeniach dnia codziennego. Uważam, że nie do końca doceniono jeszcze, w jakich warunkach naprawdę wyrasta nasza młodzież. Nie chodzi tu o wartości materialne, lecz rzędu moralnego. Śmiem twierdzić, że młodzież polska, jak i zresztą młodzież wielu krajów Europy, żyje jeszcze w ciężkich i trudnych warunkach. Składa się na to wiele przyczyn. Ponura spuścizna komunizmu, przemiany gospodarcze, staroświecka nić religijna, wreszcie i rodzinna. Najbliższe otoczenie, jakże często skłócone politycznie i światopoglądowo. W wielu wypadkach brak więc młodym ludziom chęci do zajęcia jakiegokolwiek stanowiska. Nie rozumie się u nas tego, że młodzież boi się szarości życia. Nie rozumie strachu przed przemijaniem młodości, przed brakiem dobrych wspomnień, radości, szczęścia. Nikt też nie starał się nawet uświadomić młodym ludziom, że w rzeczywistości nie istnieje takie szczęście, jakie pokazują reklamy telewizyjne. Wreszcie zapomniano zupełnie poinformować młodych ludzi, że życie jest tylko ścieżką i drogą do śmierci i nic więcej. Prawdę mówiąc, nie rozumie się w końcu najważniejszej rzeczy, a mianowicie, że ta młodzież nie za bardzo miała skąd wziąć dobre wzorce. Pragnę w tym momencie zaznaczyć, że używając słowa młodzież, nie generalizuję zagadnienia. Myślę o młodzieży będącej, można rzec, poza nawiasem, choć w rzeczywistości nawiasy takie nie istnieją. Myślę o tej młodzieży, której nareszcie trzeba pomóc. Budujemy nowe, wielkie, europejskie życie. Budujemy wielkie bazyliki, banki i gmachy ubezpieczalni. Ale dlaczego młodego człowieka, który do dziś dnia błąka się poza życiem i często poza prawem, budujemy takimi malutkimi rzeczami? Człowiekowi trzeba pomóc w osiągnięciu piękna i prawdy. W nocy kilkakrotnie budził mnie odgłos płynącej motorówki. To moi bandyci wyrwali to w górę, to w dół rzeki, opróżniając zastawione wcześniej sieci. Byli tacy głośni, że byłem pewien, że prócz ryb nic więcej nie przyniosą do domu. Rano bez pośpiechu rozpaliłem ogień, zaparzyłem herbatę i posiliłem się resztką chleba. Kiedy zabrałem się za zwijanie namiotu, usłyszałem znajomy już odgłos motorówki płynącej w dół rzeki. Domyśliłem się, kto płynie, więc zawczasu nastawiłem wodę na herbatę. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po chwili chłopcy wypłynęli zza zakrętu, nie zatrzymując się, pomachali mi tylko na pożegnanie i pognali w dół rzeki. W ostatnim momencie zobaczyłem zwisającą zza burty głowę dorodnego łosia. Ha, jednak dopieli swego. Będzie we wsi święto, pomyślałem, po czym załadowałem wszystko do pontonu i ruszyłem ich śladem. Opuściwszy strome zbocza, rzeka wkraczała w dolinę. W miarę jak przybywa wody, a spadek się zmniejsza, rzeka zwalnia bieg.
wije się teraz po dnie doliny wysłanym swoimi osadami, ale nurt jest wszędzie jednakowo słaby. Moje bandziory przestrzegały, że od Makarowa aż po sam Kireńsk wody rzeki praktycznie stoją w miejscu. Przygotowałem się więc na niemały wysiłek. Będzie do wiosłowania ponad 60 kilometrów. Rzeka płynie leniwie, wypełniając wodą całe swe koryto. Często zmienia trasę przepływu i w ten sposób powstają wyspy. Zauważyłem, że teraz jest ich mniej niż w górnym biegu. Próbuję łowić ryby, ale bezskutecznie. Rzucam również spinningiem, ale zamiast ryb wyciągam tylko glony. Mają rację miejscowi, mówiąc, że w górnym odcinku trzeba łowić siecią. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, gdyż wielokrotnie widziałem po drodze łowiących na wędkę. Pewnie jednak nie łapali okazałych sztuk. Wszędzie jednak toczy się życie. A że każdy gatunek wybiera sobie siedlisko stosowne do potrzeb, to już inna sprawa. Zauważyłem, że w miejscach, gdzie prąd jest powolny, cząsteczki osadów łatwo opadają na dno, tworząc podłoże dogodne do rozwoju różnorakich roślin wodnych. Zielony, ciągnący się włosienicznik należy do gatunku najliczniej spotykanych. Ma liczne, nitkowate liście podwodne, które leniwie falują poruszane prądem wody. W strefie słabego nurtu żyje też wiele larw owadów. Najpospolitsze są chruściki, jętki i widelnice. W zakolach przy brzegach widać ślizgające się nartniki. Uganiają się za owadami, które nieszczęśliwie upadły do wody. Dawne zakola rzeki przemieniły się w starorzecza, stając się dogodnymi siedliskami wielu zwierząt. Widzę, jak jastrząb poluje w tych spokojnych wodach, pewnie w okolicznych drzewach ma gdzieś gniazdo. Przybrzeżny las składa się z charakterystycznego gatunku wierzby, zwanej iwą. Ich cienkie pnie dają słaby opór prądowi, a rosną szybko. Potrafią w ciągu krótkiego okresu regenerować uszkodzenia brzegów powstałe podczas powodzi. Nieco dalej rosną olchy. One z kolei utrzymują się dzięki swoim potężnym korzeniom. Dopiero później, w najwyższej części brzegu, najmniej narażonej na zalewanie, występują inne gatunki, takie jak wiąz, jesion, sosna, limba i świerk. W przyrodzie każde środowisko czemuś służy. Widać, że rzeka nie jest tylko strugą wody między dwoma brzegami. Jest złożonym, nieco chaotycznym środowiskiem, rodzajem wielkiej układanki, w której każdy klocek odgrywa swoją rolę. Drzewa ochraniają brzegi, odnogi i starorzecza. Te z kolei są wylęgarnią pożywienia dla ryb, ptaków i innych zwierząt. Po południu zauważyłem stojącą przy prawym brzegu łódź. Już z daleka poznałem, do kogo ona należy. Kiedy podpłynąłem bliżej, z pobliskiego, wysokiego brzegu rozległ się donośny gwizd. Spojrzałem i zobaczyłem stojącego na skarpie zakapiora, który dawał mi wyraźnie znaki, abym dobił do brzegu. Gdybym tu nie czekał, minąłbyś wioskę. Jej nie widać z rzeki, powiedział, kiedy wygramoliłem się na brzeg. Idziemy, we wsi już wszyscy na ciebie czekają. Nie mam czasu, by się gościć, oponowałem, ale bandzior w ogóle nie słuchał moich wywodów. Chwycił za ponton i silnym szarpnięciem wyciągnął go z wody. Jutro popłyniesz dalej. Dzisiaj napijemy się wódki i pogadamy. Opowiemy i też coś niecoś o Sochatym. Nie wiedziałem, kto to jest Sochaty i w sumie nie miałem specjalnej ochoty na gościnę, ale zakapior nie dawał za wygraną. Chwycił moje manele i ruszył przodem. Kiedy wdrapaliśmy się na stromy brzeg, zobaczyłem małą wioseczkę leżącą opodal w dolinie. Wioska różniła się nieco od innych spotykanych w okolicy swą nieregularną zabudową. Domy nie stały w jednym szeregu. Były rozrzucone pomiędzy wysokimi drzewami. Odnosiło się wrażenie, że wieś pobudowano w jakimś starym parku. Po chwili weszliśmy do jednej z chat, gdzie przywitał nas katolickie radio w towarzystwie kilku mężczyzn i kobiet. Witamy na Syberii, odezwał się starszy człowiek, jak się okazało, ojciec młodzieńca. Słyszeliśmy już dawno, że jakiś inostraniec płynie. Widziano cię w Osietrowie, jak przepływałeś koło dworca rzecznego. Wczoraj siostra płynęła z Arią i opowiadała, że widziała cię niedaleko, a tu rano chłopak przychodzi i powiada, żeś mu kurtkę podarował. Jest piękna, tylko ten napis o tych babach. Ale co tam? Tu i tak nikt tego nie przeczyta.
Zapraszamy, siadaj do stołu, zaraz wypijemy na spotkanie, a później zobaczymy, co z Sochatym. W dalszym ciągu nie wiedziałem, co ma do tego wszystkiego Sochaty. W ogóle nie miałem pojęcia, co to za jeden i co może chcieć ode mnie. Zżerała mnie ciekawość, ale nie pytałem. Postanowiłem zaczekać i osobiście od Sochatego wszystkiego się dowiedzieć. Za twoje zdrowie! Powiedział gospodarz i wychylił jednym haustem zawartość metalowego kubka. Wasze zdrowie, odpowiedziałem i choć nie miałem na to ochoty, również do dna wypiłem zawartość metalowego naczynia. Tak po prostu trzeba. Zawsze wszystkim znajomym powtarzam, jeśli ktoś wybiera się na Syperię, a nie może pić wódki lub nie daj Boże jest abstynentem, to niech lepiej siedzi w domu. Nic tu po nim, nikt nie będzie go szanował. Pewnie, krzywda mu się nie stanie, ale będą na niego patrzeć, jak się patrzy na to wielkie dziwadło. To obyczaj, a obyczaj na Syberii jest prawem, takim samym jak prawo karne, z tym tylko, że niezwykle starannie przestrzeganym. Więc, drogi gościu, nie staraj się nigdy wymigiwać od picia, bo zostanie to źle odebrane. Później, już po którejś rundzie, możesz udać pijanego. Nikt nie będzie ci wlewał siłą, ale póki inni jeszcze w miarę wyglądają, musisz łykać nie zawsze pierwszego gatunku gorzałę. To skandal, że jeszcze nie ma Sochatego, grymasił już lekko podpity ojciec. Zaraz wypijemy całą wódkę, zanim się go doczekamy. Nie awanturuj się, zaraz pójdę i zobaczę, powiedziała gospodyni, po czym włożyła chustę na głowę i wyszła z domu. Kiedy wróciła, po domu rozniósł się zapach pieczonego mięsa. Ot i jest Sochaty, powiedziała, stawiając pieczeń na stole. Dopiero teraz pojąłem, że Sybiracy łosia zwą Sochatym. Las rąk sięgał po gorące jeszcze mięso. Każdy radził sobie jak mógł. Niektórzy skądś dobyli noże, inni odrywali kawały mięsa po prostu rękami. Ja miałem swój nóż myśliwski, ten sam, którym chciałem zakatrupić stojącego przy mnie młodzieńca. Odkroiłem więc sobie słuszny kawał i zajadałem, blaszcząc jak wszyscy w koło. Następnie wzniesiono kolejny toast. Był to za zdrowie jakiegoś przodka, co go niedźwiedź pożarł. Później z minuty na minutę robiło się coraz weselej. Ot, mała dziec! Klepał ojciec syna po plecach. We mnie się wrodził, taki myśliwy. Teraz po raz kolejny kazano moim bandziorom zdać relację z kilkudniowego wypadu w tajgę. Opowiadali więc, jak stawiali sieć, jak mnie spotkali, jak katolickie radio mało nie utonął. Wreszcie jak rankiem zaskoczyli Sochatego przeprawiającego się przez rzekę. Opowieściom towarzyszyły śmiechy i pochwały. Później zaczęły się śpiewy i dopiero wtedy zaczęło się prawdziwe pijaństwo. Wniesiono bowiem do izby kankę z alkoholem stojącą dotychczas w sieni. Obudziłem się wśród innych na podłodze. Pozostali kompani jeszcze smacznie spali. Nie czułem zapachu w pomieszczeniu, ale musiał być on nieszczególny, ponieważ wszyscy jak jeden zdjęli buty do snu, a na dodatek niemiłosiernie się ślinili i chrapali. Pamiętam też, że ktoś wieczorem napalił w piecu, gdyż bał się, że w nocy pomarzniemy. Później obudził się jeden ze starszych, rozejrzał się wkoło nieprzytomny, po czym zaczął nogą budzić pozostałych. Mówił przy tym, wstawaj, jop twoją mać, wódka na stole. I tak zaczęło się od nowa. Wreszcie około południa udało mi się wyrwać z chaty. Pamiętam jeszcze, jak wszyscy mnie na brzeg odprowadzali i że katolickie radio ponownie wpadł do wody, kiedy próbował odepchnąć ponton od brzegu. Tego dnia nie upłynęłem zbyt daleko. Minęłem jakąś niezamieszkaną mieścinę, po czym zaszyłem się głęboko w tajdze. Spać! Było to jedynym moim pragnieniem. Niedźwiedzie tego wieczoru były mi zupełnie obojętne. Obudziłem się w środku nocy. Suszyło mnie niemiłosiernie. Chcąc, nie chcąc, wygramoliłem się ze śpiwora i podreptałem nad rzekę po wodę. Świecił księżyc. Było jasno jak w dzień, ale za to zimno jak podczas polarnej nocy. Ziemię pokrywał szron, który srebrzył się w poświacie księżyca. Wyglądało na to, że temperatura spadła poniżej zera. Kac męczył mnie niemiłosiernie. Dopadłem więc do wody i jak wielbłąd, który zszedł Saharę. Po chwili zrobiło mi się nieco lepiej. Poczułem jednak, że jestem na nowo pijany.
Było mi okropnie zimno i wstrząsały mną drgawki, więc czym prędzej nabrałem wody za pas i pędem wróciłem do namiotu. Zakopałem się ponownie w ciepły śpiwór, starając się jeszcze zasnąć, ale sen nie nadchodził i do świtu bardziej drzemałem niż spałem. Ranek był okropny, odchorowywałem jeszcze alkohol. Czułem się rozbity i było mi strasznie zimno. Dopiero kiedy nazbierałem drewien i rozpaliłem ogień, zrobiło się nieco weselej. Woda, którą przyniosłem w nocy, zamieniła się w lód. To niesamowite. Jest przecież połowa czerwca, a parę dni temu był upał. Nieobliczalna jest aura Syberii.